Za murami ciągnie się ulica z dewocjonaliami i różnymi świecidełkami. Mało co różni się to od tego, co można zobaczyć w Jerozolimie czy Betlejem. To już czwarta budowla na miejscu zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Pierwsza została wybudowana w IV-V wieku przez Bizantyjczyków, ale wkrótce została zniszczona przez Persów w VI wieku. Zaledwie 100 metrów od bazyliki stoi kościół świętego Józefa. To był dom rodzinny, gdzie wychowywał się Pan Jezus. Między bazyliką a kościołem świętego Józefa jest łącznik, który jest obecnie klasztorem franciszkańskim. Bazylika jest w otoczeniu gęstej zabudowy, jak widać dookoła, wszędzie. Kopuła bazyliki zwiastowania jest w formie odwróconego kielicha lilii. W grocie są dwie kolumny, z prawej i z lewej. Jedna przedstawia anioła, a druga Matkę Bożą. Z dolnego kościoła, gdzie jest grota zwiastowania, można schodami wejść na górny kościół.
Z bazyliki idę do kościoła świętego Józefa. Ten obok budynek to jest klasztor franciszkanów. On jest łącznikiem między kościołem a bazyliką. Kościół świętego Józefa był domem Pana Jezusa i warsztatem świętego Józefa. To niewielka budowla. Sen świętego Józefa, a z drugiej strony jest śmierć świętego Józefa. Na witrażach w górnej części kościoła to są sceny z litanii do świętego Józefa. Podziemie kościoła świętego Józefa. Kościół został postawiony autentycznie na ruinach pierwszej budowli domu świętej rodziny. To miejsce było czczone już od najwcześniejszych czasów chrześcijaństwa. Poniżej tego fresku na ścianie jest chrzcielnica z pierwszego wieku chrześcijaństwa. Są stopnie, gdzie się wchodziło do wody. Nie wiem jak dla innych pielgrzymów, ale dla mnie miejsce to kościół świętego Józefa robi wielkie wrażenie, bo tu przecież Pan Jezus żył ponad 20 lat z swoją rodziną. Chodził w tym miejscu, przebywał tyle lat jak nigdzie indziej. Trzeba też zwrócić uwagę, że na ścianie kościoła świętego Józefa jest nasza polska tablica. To widok kościoła świętego Józefa z terenu szkoły podstawowej. No, tego widoku się nie zobaczy, bo nie ma możliwości tu wejścia. W ogóle nie chciał mnie wpuścić gość. Szkoda, że ludzie nie mają tu dostępu do tej strony, od strony ołtarza. Bazylika i kościół świętego Józefa leżą na zboczu, także albo pod górki, albo z górki, jeżeli chce się wejść do środka na dziedziniec. Między bazyliką a kościołem świętego Józefa jest odkrywka. Tak wyglądał poziom, kiedy żył w tym czasie Pan Jezus, bo salę budowano jedno na drugim, więc poziom obecny jest dużo wyżej niż ówczesny.
Tak więc to jest autentyczny poziom, po którym stąpał Pan Jezus, Maryja, Święty Józef. Nie to, co ja w tej chwili chodzę po tej pięknej, kamiennej posadce. Ten poziom to jest sprzed 2000 lat. Wiadomo, że nikt gruzów nigdy niczego nie wywoził, tylko jedno na drugim budował i dlatego to wszystko jest dzisiaj popodnoszone. Już po tych samych łukach spoinowych widać, że tu były bramy czy jakieś drzwi. Wszystko 2-3 metry niżej. W czasach, kiedy Pan Jezus żył, Nazaret była malutką wioską wśród wzgórz. Liczyła kilkadziesiąt może domów, które były przymurowane do grot najczęściej jakiś. Zaledwie 150 metrów od domu, gdzie mieszkała Święta Rodzina, znajdowała się malutka synagoga. Tam Jezus chodził, słuchał, czytał Pisma Święte. To jest w tym miejscu. Już po chrzcie, kiedy chodził po Galilei nauczać, zaszedł do synagogi w Nazaret, tu właśnie, i zaczął głosić księgę Izajasza o proroctwie, że on jako Mesjasz przyszedł na ziemię wybawić ludzi. Znali go od małego, więc im się to bardzo nie podobało, wręcz uznali to jako bluźnierstwo. Złapali i poprowadzili na górę, skąd by można było go zabić.